Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Nastąpiła mała przerwa w odcinkach, gdyż troszeczkę zaniemogłem na zdrowiu. No ale jest troszkę lepiej. No trzeba jeszcze roboty zrobić. I patrzcie, co ja tutaj mam. Da radę czy nie da rady? Jak myślicie? Musi dać radę. Zresztą tutaj już da. To jest ciągnik prosto do orki. On się marnuje, kurna, przy tych zgrabiarkach i tych pająkach. Nim trzeba orać. Teraz zamknę sobie tylko furtkę. I trzeba będzie jechać na kolejne pole. Także zobaczycie, czy jest coś warty ten ciągnik, czy nie. Widzimy się na polu po rzepie. No, powiem wam tak, kurna, robota idzie. Robota idzie. Rusek daje radę. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Głęboka ora, orka. Dajemy czadu. No jest ciągnik. Może ten pług trochę idzie za głęboko. Bo idzie za głęboko, ale tu jest nowy lemierz. Ale nie chce mi się tam kręcić. Jedyny minus taki jest, że nisko podnosi ten pług. Trzeba byłoby skręcić wieszaki, żeby wyżej podnosił, bo i tak do samego dołu nie opuszcza, bo pług jest dość wysoki tutaj do haków. I to jest jedyny może mankament. Ale kurna, wszystkim by uciągnął. 60 też powinna dać radę. Ale powiem wam, że lepsza frajda oranie ruskim niż 60. Nie wiem dlaczego. Plus tego, że rusek ma ten odnośnik dwustopniowy. Że może sobie dociążyć. No w 60 też to jest tam rozwiązane. Ale tutaj można się dźwignąć. Jak jest twardo, to można można po prostu głębiej ten pług próbować zaryć w ziemi. Koła się ślizgają, bo na tych liściach, ale dajemy radę. Trochę ugrzymy i ognia. Jestem w szoku, że po tym remoncie silnika, o, jest pierwszy kamyk. Ciekawe, czy lemierz jest. Po tym remoncie silnika zmieniła się orka, bo od remontu silnika jeszcze tym ciągnikiem nie orałem, że tak powiem. Lemierz jest. Nie orałem po prostu, zawsze żeśmy mordowali się, ojciec mordował, no już silnik już był na wykończeniu, głównie to pompa bardziej paliwowa, był problem z pompą raczej, ale teraz po remoncie to trzeba chyba nim orać, naprawdę trzeba nim chyba orać. Jeszcze delikatnie, na pugliska, na pugliska. I żadnych strat mocy. Także powiem wam, no, da radę, rusek daje, robi robotę.
maszyna sama idzie. Ach. Można iść na herbatę albo na kawę do domu. Jakby był taki długi odcinek, że hej, i by se jechał. A po co kierowca? Po co komu kierowca jest potrzebny? Widzicie? Jeszcze trochę i maszyny same będą robić w polu. Takie żarty. Można podziwiać, jak się koła kręcą. Ale nic, trzeba siadać. Zawrócić nie będzie miał kto za nas. Przejmujemy, wyłączamy autopilota. No i tak to wygląda. Dobra, więcej co tutaj mogę nagrywać, zaraz skończy mi się pole. Trochę mało tego pola, dlatego Ruska przyszykowałem, ale niestety. Nie wiem co tu w tym przyszłym roku na wiosnę, co tu będę siał. Jęczmień z owsem albo sam owiec. Tylko że owiec mogą mi dziki zeżreć, tak mi się wydaje. Jak będzie goły. Jak będzie z jęczmieniem, no to może tego problemu nie być. No ale nie wiem. Zobaczymy. Glina, te egipskie piaski się malują. No dobra, widzimy się jak skończę to pole i coś wam jeszcze najwyżej pokażę. Na podwórku. O. Robota została już zrobiona. Ostatnie pole zaorane na zimę, także czekać tylko na nowy sezon i będziemy dalej działać. Rusek nawet się nie spocił przy tej orce, także można nim orać bez niczego, nie widzę problemów. Jadę na bazę, może jeszcze wam coś dogram, kawałek jakiś z podwórka. Pług troszeczkę oczyszczony, jeszcze muszę tylko w ogródku tam zaorać pod warzywka. I to by było na tyle z orek. Trzeba jeszcze pomyć maszyny, wkładać do ciągniki, trzeba jeszcze umyć. Muszę powkładać resztę sprzętu do pod wiatę. Muzyczka gra i tak to się robi. Także jeszcze może zobaczymy się na podwórku, a jak nie, no to już w następnym odcinku. Także taki odcinek z zimowej orki Ruskiem. Całe 31 koni jest czym robić. Także to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć!